Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu Pana Burmistrza z mieszkańcami Pyrzyc. Ja mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą mini debatę. Nazywam się Agnieszka Odachowska, jestem dyrektorem lokalnej grupy działalnej Ziemia Pyrzycka i będę z Państwem moderować dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, nasza dyskusja będzie obejmowała takie trzy podstawowe zasady. Nie będzie dłuższa niż półtorej godziny. Chciałabym, żebyśmy się w tym czasie, jeśli jest to możliwe, zmieścili. Po drugie, po mojej lewej i prawej stronie są dwie panie, które mają mikrofon. Pani Małgorzata Nowak i pani Monika Wrzosek. Panie będą do Państwa podchodzić i wręczać mikrofon, abyście mogli zadawać pytanie. Proszę o zadawanie jednego pytania, merytorycznego, bez swojej oceny subiektywnej. Pytania będziemy zadawać przez podnoszenie ręki, abyśmy nie przekrzykiwali się nawzajem. A teraz oddam głos panu burmistrzowi. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy dzisiaj byli uprzejmi przyjść do sali widowiskowo-kinowej Pyrzyckiego Domu Kultury, abyśmy mogli po raz kolejny spotkać się i porozmawiać ze sobą jako mieszkańcy naszej gminy, mieszkańcy naszego miasta oraz ja jako burmistrz tego miasta. Dziękuję bardzo pani Agnieszce Odachowskiej za wprowadzenie do dzisiejszej debaty, do dzisiejszego spotkania. Drodzy Państwo, ja pamiętam, że na ostatnim spotkaniu obiecałem, deklarowałem, że chętnie spotkamy się ze wszystkimi radnymi również, którzy są radnymi Rady Miejskiej w Pyrzycach i dlatego między innymi przygotowaliśmy te krzesła i jeżeli Państwo radni przyjmą moje zaproszenie do tego, żebyśmy tutaj razem na tej scenie dzisiaj usiedli, żebyśmy razem mogli odpowiadać na Państwa pytania, rozwiązywać Państwa problemy, to ja zapraszam wszystkich Państwa radnych do tego, aby tutaj razem dzisiaj z nami usiedli. Drodzy Państwo, myślę, że zarówno Państwo radni w składzie trzyosobowym, jak i ja jesteśmy do Państwa dyspozycji i dzisiejsze spotkanie postanowiliśmy poprowadzić troszeczkę w innej konwencji. Mianowicie nie będę prezentował na samym początku, tak jak to bywało zwykle, pewnych spraw, które chciałbym Państwu przekazać. Dzisiaj, tak jak pani Agnieszka powiedziała, około półtorej godziny. Oczywiście, jeżeli będziecie Państwo chcieli dłużej, to będziemy do dyspozycji Państwa dłużej. I chcielibyśmy dzisiaj właśnie, żebyście mieli Państwo więcej czasu na zadawanie pytań, na podawanie tych problemów, które Państwa nurtują. Myślę, że jest to dosyć dobry czas, te półtora godziny i myślę, że jesteśmy w stanie zmieścić się w tym czasie, aby odpowiedzieć chyba na wszystkie pytania, które byście Państwo dzisiaj chcieli tutaj zadać i problemy, które byście chcieli Państwo poruszyć. Także odstąpiłem od tej konwencji, która była do tej pory, prezentacji materiałów, prezentacji multimedialnej, czy mojej słownej, werbalnej, a postanowiliśmy, że dzisiaj oddajemy się od samego początku do Państwa dyspozycji i bardzo proszę o zadawanie pytań. Panie Burmistrzu, moje pytanie jest takie, że kiedyś był basen w Pyrzycach. Działał, jak działał, tak działał, ale był kryty przy obecnym gimnazjum. Czy są jakieś szanse na basen kryty, ponieważ no, do Gryfina jest dosyć daleko. Ja mam trójkę dzieci akurat, chore kręgosłupy, trzy razy w tygodniu trzeba jeździć. Przepraszam bardzo, ja mam taką prośbę, żebyśmy się przedstawili przed zadaniem pytania, dobrze? Moje nazwisko Sławomir Sytnik. Drodzy Państwo, jest to temat, który w Pyrzycach, w naszej gminie jest aktualny od dłuższego już czasu. Mianowicie pan Sytnik zadał akurat pytanie, jeżeli chodzi o basen kryty, ale jeżeli Państwo pozwolicie, to ja też chwilę przedstawię Państwu problem, jaki jest z basenem tym otwartym, z całym kompleksem, ponieważ w poprzedniej kadencji została stworzona dokumentacja, została za nią zapłacone z budżetu gminy, a w tej chwili praktycznie do tego momentu praktycznie nic się nie działo.
Otóż, drodzy Państwo, w ostatnim okresie czasu trzykrotnie spotkałem się z firmą z Wielkopolski. Pozwólcie Państwo, że ja zawsze przyjmuję jeszcze taką zasadę, że dopóki nie jest coś podpisane, dopóki nie mamy tego sprecyzowanego, to nie będę ujawniał nazwy tej firmy. Natomiast powiem, że jest podpisany list intencyjny z tą firmą, która jest bardzo mocno zainteresowana, aby zrealizować pewien projekt, tak jak powiedziałem, który istnieje, ale rozmawiamy w tej chwili nad zdecydowaną modyfikacją tego projektu, żeby to wyglądało zupełnie inaczej, żeby to nie było Europejskie Centrum Sportów Wodnych, tak jak to się na początku miało zwać, tylko żeby to był obiekt i inwestycja dostosowana do zarówno możliwości gminy, jak i do tego, żeby ten obiekt był eksploatowany przez naszych mieszkańców, ale i nie tylko przez mieszkańców, żeby mogli korzystać z niego ludzie z najbliższych okolic i ewentualnie kiedyś, kiedy ten obiekt zdobyłby swoją renomę, swoją markę, to wówczas na pewno ten krąg by się poszerzył. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, jest firma, która chce z nami współpracować, która chce zainwestować swoje środki, ale za wcześnie jeszcze w tej chwili o tym mówić, o większych konkretach. Spotykamy się, rozmawiamy, dyskutujemy, jest podpisany, tak jak wspomniałem, pewne porozumienie, pewien list intencyjny, w którym jest deklaracja obu stron, że chcą przystąpić do realizacji tej inwestycji tam przy ulicy Basenowej, na terenie tego starego basenu odkrytego. Natomiast pytanie było zupełnie inne, ale ja skorzystałem tylko z tej okazji. Padło pytanie, co z basenem skrytym przy publicznym gimnazjum. Tutaj też proszę zauważyć, że w ostatnim okresie czasu dużo środków i dużo sił poświęcamy na to, aby cały kompleks publicznego gimnazjum wyglądał zupełnie inaczej. I w tym kompleksie w tej chwili jest już miasteczko ruchu drogowego, o którym często mówię, jest prawie na wykończeniu, prawie kończy się już inwestycja termomodernizacji tego budynku i chciałbym i naprawdę zrobię wszystko, żeby ten basen kryty teraz był kolejnym etapem w modernizacji Pyrzyckiego Gimnazjum. Ja sobie zdaję sprawę, że możecie Państwo powiedzieć, że był czas na to, że można to było zrobić, że obiecywałem też przed wyborami, że ten basen powstanie, ale nie wszystko niestety da się zrobić w ciągu 3 lat, dlatego uważam, że kolejnym etapem do unowocześnienia, do modernizacji całego tego kompleksu obiektów publicznego gimnazjum powinien być i będzie krok, który zmierzałby do remontu i modernizacji tego basenu, który istnieje. Bo ja zawsze twierdziłem i zawsze ja jako ja byłem zwolennikiem tego, żeby to był basen na miarę naszych potrzeb. Bo nie jest sztuką wybudować pływalnię, która byłaby przeinwestowana i koszty utrzymania tej pływalni byłyby niewspółmiernie wysokie do dochodów, które można by uzyskać z funkcjonowania tej pływalni. Dlatego uważam, że w centrum miasta przy publicznym gimnazjum kolejnym etapem, który należałoby zrealizować, to będzie odtworzenie tego basenu, który się tam znajdował kiedyś. Chciałbym, żeby to był basen 25-metrowy, dlatego że jeżeli już coś robić, to nie żeby to był basen niewymiarowy, żeby można było chociażby rozgrywać zawody, powiedzmy, niskiej rangi. Nie muszą to być zawody mistrzostw Polski, ale żeby młodzież, która zdobywałaby tam uprawnienia pływackie czy umiejętności pływackie, mogła na tym basenie nauczyć się pływać i żeby mogła od czasu do czasu przeprowadzić jakieś zawody. Dodatkowo chciałbym jeszcze tylko dodać, że ewentualnie jedno jacuzzi, sauna i według mnie to by było wszystko, co jest potrzebne w tej chwili. To jest moja odpowiedź na to pytanie. Proszę Państwa, każdy wódz jest mądry mądrością swoich ludzi, z którymi współpracuje. On sam nie może podejmować wielu decyzji i sam niczego więcej nie zrobi. Państwo radni, czy Waszym zdaniem pomysł mieszkańców dotyczący naszego basenu przy gimnazjum jest realny do zrealizowania i czy byście chcieli, aby taki basen powstał?
bo wy jesteście współgospodarzami naszej gminy. Proszę. Krzysztof Dubicki. Tak, proszę Państwa, należy do współpracy między radnymi, między mieszkańcami a burmistrzem, należy dużo rozmawiać. Basen, o którym jest mowa, od dawna jest nam potrzebny, naszym dzieciom szczególnie, choćby z tego względu, proszę Państwa, że sami wiemy, coraz więcej chorób skoliozy dotyka naszych dzieci, a ta strefa sportowa by w jakiś sposób zapobiegała. Inwestycje, jakie podejmuje burmistrz, realizując w naszej gminie, w większości realizuje z pieniędzy pozabudżetowych, z pieniędzy pozyskanych ze środków pozagminnych. Stąd też należy szukać też pieniędzy na tą inwestycję, aby w przyszłości można by ją zrobić. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pytanie, czy jest to realne? Tak, jest to realne. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, znajdą się pieniążki. Ja jako radny zagłosuję za tym, żeby jednak ten basen był w Pyrzycach. Dziękuję bardzo. Małgorzata Piotrowska. Szanowni Państwo, myślę, że kolego nie zdążymy w tej kadencji zagłosować, aczkolwiek potrzeba basenu wynikała już od dłuższego czasu, jest problemem mieszkańców, pytaniem mieszkańców i potrzebą mieszkańców. Niemniej jednak pan burmistrz ma jakby swoją wizję rozbudowy gimnazjum. Moje dziecko jest uczniem Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego i powiem szczerze, że pomysłem na to, żeby postawić to miasteczko ruchu drogowego akurat w miejsce kompleksu sportowego, które jest niezbędne dla szkoły o takim profilu, którą chwalimy się na cały powiat, jest to jedna z niewielu szkół, która jest dotowana przez szkolne ośrodki siatkarskie, co nie oznacza, że ten pomysł był zły, ale tu w tej dziedzinie akurat mam trochę inne zdanie co do umiejscowienia tego miasteczka, akurat właśnie w tym miejscu. I o ile rzeczywiście środki finansowe zostaną pozyskane, bo taka inwestycja jak odbudowa, przebudowa, rozbudowa basenu czy innego kompleksu sportowego czy okołosportowego ze środków własnych budżetu, ze środków własnych naszych, tak, budżetowych, na dzień dzisiejszy możliwa nie jest. Niemniej jednak wszystkie pomysły, które będą rozwijały bazę sportową czy bazę kulturalną w naszej gminie, w naszym mieście, absolutnie uważam za pomysł bardzo dobry. I tą wypowiedzią myślę, że zakończę. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Ja może podsumuję jeszcze te wypowiedzi. Oczywiście, że nie jest możliwe wybudowanie i przede wszystkim nigdy nie korzystam z takiego sposobu finansowania inwestycji, żeby ona tylko była finansowana ze środków własnych, ponieważ ja uważam, że gmina nie jest od tego, żeby ze środków własnych inwestować. Zadaniem między innymi gminy jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. I drodzy Państwo, ja też Państwu podam, że miasteczko ruchu drogowego nie kosztowało nas praktycznie nic. Jest to jedyne miasteczko w województwie zachodniopomorskim. Koszt wybudowania to 475 tysięcy złotych pozyskane z urzędu wojewódzkiego od pana wojewody. Natomiast gmina dołożyła tylko do tej inwestycji 10 tysięcy złotych. No, tak samo termomodernizacja Pyrzyckiego Gimnazjum, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana całego centralnego ogrzewania, całej sieci elektrycznej oraz ocieplenie budynku z zewnątrz, też praktycznie nieduże kwoty gmina przeznaczyła na remont tego gimnazjum. To też są wszystko środki pozyskane z zewnątrz i to jest jedyny kierunek, słuszny, jedyny dobry kierunek, żeby środki zewnętrzne pozyskiwać. I nikt tutaj przy budowie pływalni też nie mówi, że będą to środki pozyskane, że będą to środki z budżetu naszej gminy. To by było niedorzeczne i to jest niedobry kierunek działania, jeżeli ktoś by chciał budować tylko i wyłącznie ze swoich środków. Ja podkreślam, żeby
Budować pływalnię czy wyremontować ją tam przy Pyrzyckim Gimnazjum należy zdecydowanie pozyskać środki zewnętrzne. A w ostatnim okresie czasu bardzo skutecznie pracownicy Urzędu Miejskiego aplikują, piszą różne wnioski do różnych instytucji i udaje nam się pozyskać bardzo dużo środków. To jest jedyny kierunek słuszny w działaniu. Ja bardzo serdecznie witam pana przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Grzesiaka i zapraszam również tutaj do nas. Proszę o następne pytanie. Panie burmistrzu, ja tylko przypomnę, że ja moderuję to spotkanie. Przepraszam. Bardzo proszę. Dzień dobry, Sebastian Rzeczycki. Panie burmistrzu, obiecał pan zmniejszyć deficyt budżetowy i chciałbym się zapytać, czy to się udało na dzień dzisiejszy i jaki jest stan finansów publicznych? Bo żeby coś inwestować, to najpierw trzeba mieć pieniądze. Dziękuję. Zgadzam się, że żeby cokolwiek robić, to trzeba mieć zapewnione środki, to trzeba mieć pieniądze w kasie, żeby móc je odpowiednio zaplanować i później, żeby można je było wydać na odpowiednie cele, na odpowiednie inwestycje, prawda? Ale wrócę do tej pierwszej części pana pytania, mianowicie jak wyglądają na dzień dzisiejszy finanse naszej gminy. Otóż, drodzy Państwo, pod koniec 2010 roku, kiedy dzięki między innymi waszej woli zostałem burmistrzem Pyrzyc, to zadłużenie gminy wynosiło ponad 28 milionów złotych. Jeżeli chodzi o procentowe zadłużenie, to ono wynosiło ponad 56% przy 60% dozwolonym progu. Także było bardzo wysokie. Często słyszeliśmy, że grozi nam komisarz, że niestety te finanse są nieuporządkowane i one nie są w dobrej kondycji finansowej. Podkreślam, rok 2010 28 milionów złotych. Rok 2013, czyli rok, który się zakończył, ten dług w tej chwili wynosi jeszcze 21,5 miliona, czyli został zmniejszony o 6,5 miliona. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to ja zawsze odpowiadam w ten sposób, że zawsze można jest zrobić więcej i można było na pewno zrobić więcej, żeby jeszcze w kasie gminy było mniej do spłacenia, bo w tej chwili znajdujemy się w takiej sytuacji. I czyniliśmy naprawdę bardzo dużo. Zresztą takie były moje założenia, kiedy przedstawiałem swoje kierunki działania, to zakładałem, że te pierwsze 3 lata będą mocno poświęcone na to, żeby zmniejszyć zadłużenie naszej gminy. Po części się to udało. Na pewno były to duże wyrzeczenia, na pewno to były decyzje niepopularne, bo wszyscy byśmy chcieli, żeby były dobre drogi, żeby były chodniki, żeby były wybudowane chociażby pływalnia, żeby były postawione inne obiekty, które by służyły wam i nam i po prostu mieszkańcom naszej gminy, ale coś trzeba było wybrać na początku. I dlatego ja postanowiłem, że będziemy bardzo mocno pracowali nad tym, żeby zmniejszyć to zadłużenie gminy. Wiem, że może nic takiego wielkiego się na terenie naszej gminy, naszego miasta nie wybudowało, nie zorganizowało, ale to jest zawsze coś kosztem czegoś. Musimy zawsze patrzeć i musimy mierzyć siły na zamiary. Jeżeli nie stać nas jest na coś, co byśmy sobie wymarzyli, coś, co byśmy chcieli, to niestety nie możemy sobie na to pozwolić, bo byliśmy w takiej sytuacji, że nie można było zaciągnąć kredytu, nie można było się niczym praktycznie wesprzeć. Dopiero teraz jest taka sytuacja, że to zadłużenie wynosi 35% niecałe. Także zdecydowanie ono zmalało. I proszę zobaczyć, że ten spadek nastąpił o około 20%. Także tak wyglądają na dzień dzisiejszy finanse naszej gminy. Szanowni Państwo Radni, czy Wy jesteście zadowoleni z tego, że to zadłużenie spadło o 20%? Proszę Państwa, pozwolicie, że bardzo króciutko będę odpowiadał na pytania i
na temat. Tak, jesteśmy zadowoleni. Dowodzi to hasło wyborcze pana burmistrza. Nie polityk, a gospodarz. I jest to udowodnione. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, należałoby dodać do tego całego oddłużenia kwotę blisko 1,5 miliona złotych, które gmina musiała zapłacić do Urzędu Marszałkowskiego za ten ładny Dom Kultury, który siedzimy za tą salę widowiskowo-kinową. To by nam zwiększyło jeszcze o te 1,5 miliona, czyli myślę, że jest to bardzo dobry kierunek działania. Czy pani Agnieszko, powiem tak, że pytania do typu, czy jest pani zadowolona, czy nie jest pani zadowolona, to myślę, że akurat nie do końca trafione. Powiem szczerze, że są gminy, w których zadłużenie jest dużo wyższe, ponad 100 milionów, ale rozwój jest 300 czy 400% większy, między innymi tam na przykład gmina Rewal. Więc trudno mieć o zadowoleniu. Taką politykę przyjął pan burmistrz i takiej się trzyma. Ja to bym tylko zapytała dodatkowo, bo również w programie, który pan burmistrz zaplanował, czyli zmniejszenie długu, było również zmaksymalizowanie podatków. Trzeba wiedzieć, że tak naprawdę dochody gminy w ostatnich 2 latach tak naprawdę zwiększyły się poprzez to, że te podatki po pierwsze zostały podniesione przez gminę, a po drugie poprzez uwolnienie gruntu, odrolnienie obciążyły podatnika. Więc dzięki temu również te dochody mamy o tyle większe i łatwiej się tą gotówką dysponuje. Z drugiej strony też my jako radni wiemy, że gmina zaciągnęła z obligacji na 9 milionów. Jak się to mają te równania jeden do drugiego? Także trudno mówić o zadowoleniu, mówiąc o finansach. Tak powiem tylko z własnego punktu widzenia. Szanowni Państwo, ja powiem tak, że każdy, który miałby zabrać głos i usłyszałby taką informację, to powie, że jest super, bo 20% niższe zadłużenie, to uważam, że to jest rewelacyjne rozwiązanie. Natomiast to, o czym koleżanka powiedziała, braliśmy te obligacje i mówię, jest to dla mnie miłe zaskoczenie. Oczywiście my się tym tematom przyjrzymy. Jeżeli rzeczywiście to jest prawdą 100%, jak pan burmistrz mówi, na dzisiaj ja nie mogę powiedzieć, że nie ma racji, to jest mi miło, że udało się to. Natomiast sądzę, że te wskaźniki troszeczkę inaczej się liczy i ja mam pewne wątpliwości. Nie mówię, że nie, bo jeżeli rzeczywiście jest tak, jak pan burmistrz mówi, to jestem mile zaskoczony. Dla mnie to jest bardzo pozytywna informacja. Ale tak jak powiedziałem, będę się przyglądał, dlatego że troszeczkę na tym budżecie się znam i mam troszeczkę inne spojrzenie co do meritum sprawy. To tyle w tym temacie, tak? Dziękuję. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o wypowiedź pana przewodniczącego, ja sobie zdaję sprawę, że stoję przed dużą ilością mieszkańców naszego miasta twarzą w twarz i dlatego to, co mówię, to jest prawda. Ja nie muszę tego, nie muszę nikogo z Państwa zapewniać, tylko to, co wypowiadam, to jest prawda i więcej na ten temat nie będę mówił, bo jak ja bym wyglądał, gdyby to nie była prawda, prawda? To nie, po co byśmy się tutaj spotykali, żeby mówić nieprawdę, także to nie byłoby żadnego sensu. Panie burmistrzu, to jest jedno, mamy ale jeszcze jedno do pani radnej Piotrowskiej. Otóż pani radna, podatki w roku 2010 zostały podniesione o stopień inflacji, również w 2011 i 2012 o stopień inflacji, 2013 również o stopień inflacji. Natomiast drodzy Państwo, ta informacja się też Państwu należy. W roku 2014 gmina Pyrzyce jako jedna chyba z bardzo nielicznych, a chyba jedyna w województwie zachodniopomorskim nie podniosła podatków. Także proszę też o tym mówić głośno, że podatki na rok 2014 nie zostały w żaden sposób podniesione, nawet o stopień inflacji. To jest też bardzo ważne przy mówieniu o finansach publicznych. Ja sobie zdaję sprawę, jaka jest sytuacja naszych mieszkańców społeczna i finansowa i dlatego między innymi podałem taki projekt, żeby nie podnosić podatków na rok 2014. To też świadczy o czymś, że sytuacja naszej gminy, jeżeli chodzi o finanse, jest coraz lepsza, jeżeli nas jest stać na taki ruch. Dziękuję bardzo. Jest z nami pan radny Uszczyk Miłosz, czy zechciałby pan? Nazywam się Czesław Pałaca.
I na ostatnim spotkaniu w zeszłym roku, bodajże w grudniu, pan burmistrz przedstawił piękny gest, piękną rzecz. Chodzi tutaj o, znaczy, jak kościół i tam jest skupisko sklepów, skupisko drzewa. Ten górny taras wystarczy dla pieszych i żeby można spokojnie przejść, a ten dolny tarasik można by było dla ludzi takich jak ja, łomnych, kalekich, postawić samochód blisko, żeby nie mieć trudności. Komu to przeszkadzało, to przecież wcale niewielkie koszty, a wielka pomoc dla ludzi, wielkie ułatwienie dla ludzi chorych, którzy się tylko samochodami poruszają. Następna sprawa jeszcze, co chcę poruszyć, to mnie właśnie bardzo to pozytywnie przyjąłem do wiadomości, że przez tak krótki okres czasu nasz burmistrz zniżył nasze zadłużenia o 20 milionów złotych. To jest poważna suma. Na dodatek poprzednicy mieli tyle przedsiębiorstw, Pekumy, Peperole, Metrozety i inne. I w ten czas ludzie mieli pracę, płacili podatki, było z czego. A jak sobie ten człowiek radzi, że z niczego, po prostu jak Salamon nalewa, to ja nie wiem, co jest. Jako gospodarz to mam duże, wielkie zaufanie do tego człowieka. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, proszę o odpowiedź na pytanie. Ja rozumiem, że pan Hałasa, tak? Panu Hałasie chodzi o podjazd do Urzędu Miejskiego, tak? Czy gdzie? Naprzeciwko kościoła. Jak jest ten górny taras i dolny. Chodnik. Wystarczy ten górny, tam się pomieszczą ludzie, tyle jest szerokości, że to. A ten dolna część tu przy jezdni mogłaby być zagospodarzona prawie od fiskusa aż do Biedronki. Już rozumiem teraz. Tak, to jest wzdłuż ulicy 1 Maja od Urzędu Skarbowego do praktycznie do dawnego Słowianina. Otóż, drodzy Państwo, ja pamiętam kiedyś, kiedy proponowałem Państwu radnym takie rozwiązanie, ponieważ to się wiąże też z ilością parkingu w naszym mieście, że istniałaby taka możliwość, żeby wzdłuż ulicy 1 Maja, jadąc w kierunku ronda czy liceum, po prawej stronie wybudować parkingi. No niestety ten projekt nie uzyskał akceptacji, rozmawialiśmy i niestety nie było na to zgody, więc ja też się zgadzam, że tam są dwa ciągi, jeden u góry przy samych sklepach, ten jeden dolny chodnik można by było zlikwidować i w miejsce tego chodnika zrobić około 100 miejsc parkingowych i to w centrum miasta na pewno rozwiązałoby trochę problem braku miejsc parkingowych w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Czy któryś z Państwa radnych, Pan Przewodniczący? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tą drogę numer 3, tak, bo cały czas jakby o tym wiemy, zresztą Pan Burmistrz chyba to potwierdzi, że również w Brunale jest złożony wniosek o to, żeby uznać ją jako drogę niegminną, bo rzeczywiście ten spadek, który otrzymaliśmy, zawsze część ze spadku powinien się cieszyć, no w tym wypadku nie cieszymy się, bo to rzeczywiście jest bardzo drogie, to staramy się, żeby nie podejmować takich decyzji, które spowodują, że później sprawa stanie się nieodwracalną, tak? Bo jeżeli się pewne decyzje podejmie co do zmian ruchu drogowego, to da się to odwrócić, bo kilka decyzji, sami Państwo wiecie, czy na osiedle pod Lipami, czy inne, udało się to zmienić tylko dlatego, że jest to droga gminna, ale to zawsze można odwrócić, to nie jest duży koszt. Natomiast chodziło tutaj nam o to, że jeżeli chodzi o parkingi, to jesteśmy wszyscy na pewno zgodni za tym, żeby to zrobić, jeżeli na to są środki. Natomiast tym tylko kierowaliśmy się, czy aby to powinno się zrobić w tym momencie, kiedy nie mamy tej sprawy wyjaśnionej, a przekonani jesteśmy, że tak powinno być. Tak? I cały czas trzymamy tutaj kciuki za to, by i nasz burmistrz i ościenny gmin, żeby to się udało rzeczywiście załatwić, bo to jest naprawdę dla nas wielki problem. Zresztą ci wszyscy z Państwa, którzy korzystają ze środków
swoich nawet, czy nie tylko, to widzą, jak wygląda ta sprawa, jeżeli chodzi o utrzymanie tej drogi. No, w tym roku tak fajnie jest, że ta zima jest dla nas bardzo łagodna, ale gdyby była to zima normalna, to wiemy, jakie koszty musielibyśmy z tego tytułu podnieść, żeby ponieść, żeby można było ją utrzymać tylko w przejezdności. Natomiast boję się, że za kilka lat, jak trzeba będzie pewne środki ułożyć na remont tej drogi, to może być nawet dla naszej gminy to nie mały problem. I moje stanowisko jest takie, ja z tego co ja pamiętam, myślę, że dość dobrze, że myśmy tylko tym się kierowali. Natomiast jeżeli pan burmistrz jest zdecydowany na to, to ja myślę, że jestem prawie że przekonany, że radni na pewno podpiszą się, jeżeli byśmy z takim projektem uchwały wyszli, czy pan burmistrz by wyszedł i byśmy to zaakceptowali. Tylko jakby chcę, żebyście państwo też zdawali sprawę, dlaczego my uważaliśmy, żeby nie robić tych ruchów, które mogą być później nieodwracalnymi. To tylko tyle jakby. Dziękuję. Ja też jeszcze do tego się ustosunkuję, natomiast chciałbym podać przykład gminy Bielice, która nie czekała na to. Jeżeli chodzi o ten CPN, który nie miał lewoskrętu, to jest bodajże, nie wiem, Petroblek on się chyba nazywał, czy nazywa w tej chwili. I gmina nie czekając na to właśnie, a wykorzystując wprost, że można łatwiej załatwić pewne pozwolenia, bo nie trzeba tyle procedur robić, skorzystała z tej chwili ten CPN, no, ma ten zjazd, ten lewoskręt i jest bardzo zadowolony. Tak samo pewne przyłącza, które zostały dokonane przy ulicy Szczecińskiej, chociażby do sklepu Netto, to było je zdecydowanie łatwiej uzyskać w momencie, kiedy droga ma kategorię drogi gminnej, a gdyby była dalej krajową, to nie można by tych pozwoleń tak łatwo i szybko uzyskać. Dlatego ja uważam, że mimo tego, że wszyscy mówimy, że ta droga jest niechciana jako gminna, to starajmy się wykorzystać te momenty, że jest ona gminną, żeby pewne uwarunkowania, pewne dostosowania tej drogi do naszych potrzeb uczynić właśnie w tym czasie, kiedy można to załatwić, czy to w urzędach gminnych, czy w urzędach powiatowych, bo ta procedura jest bardziej uproszczona wówczas. Dzień dobry, ja się nazywam Paweł Burda. Panie burmistrzu, ja chciałem zadać takie pytanie, bo tutaj chwalicie się państwo tym miasteczkiem ruchu drogowego. Otóż niestety, nie wiem czy pan był, odwiedził je, ale w czasie weekendu próbowałem córkę nauczyć jeżdżenia na rowerze i to miasteczko ruchu drogowego niestety nie działa, jest zamknięte. Czy można zapytać dlaczego? Miasteczko ruchu drogowego działa, tylko że ono działa od poniedziałku do piątku, a takie głosy, które pan teraz przedstawia w formie uwagi, ja oczywiście przyjmuję i miałem ich dużo więcej od mieszkańców i drodzy państwo, krótko tylko, od tej soboty, od tego weekendu miasteczko będzie czynne 7 dni w tygodniu. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Antoni Keller. Jak wiemy, pieniędzy przybywa nie od nakładania wysokości podatków, tylko od ilości płacących podatki. Dlatego moje pytanie jest takie, co gmina, co burmistrz zrobili, żeby zwiększyć właśnie ilość płacących podatek. Chodzi o przyciągnięcie do nas więcej inwestorów, którzy stworzą więcej miejsc pracy, a z tego tytułu powstanie więcej podatków. To jest jedna sprawa. Chciałbym się odnieść tutaj do państwa radnych, którzy mówią, że się będą przyglądali burmistrzowi, jeśli chodzi o dochody gminy. Ja bym prosił, żebyście się nie przyglądali, nie? Tylko żebyście coś robili tam i zwracali uwagę burmistrzowi, jeśli źle robi albo dobrze robi i pomagali, jeśli jest to możliwe. To jest jedna sprawa. I jeszcze jedna sprawa. Chciałbym zapytać, czy jeśli chodzi o ten basen, który ma być koło gimnazjum tam realizowany, prawda? Chciałbym się zapytać, czy ta lokalizacja została właściwie przemyślana? Czy jest sens pompować ciepłą wodę do gimnazjum, a nie skorzystać z wody, która wraca z miasta i jest za darmo? Dziękuję. Może na tą pierwszą część pana pytania, czy wypowiedzi. Mianowicie, jeżeli chodzi o inwestorów, i co zrobiłem, żeby pozyskać większą ilość inwestorów. Otóż, drodzy państwo, kilka rzeczy jest na terenie naszej gminy zrobione, kilka rzeczy funkcjonuje. Mianowicie,
Jedną z takich rzeczy to jest ta pomoc de minimis. To była do końca 2013 roku. Była to taka ulga dla inwestorów, którzy dużo inwestują na terenie naszego miasta. Tam były odpowiednie proporcje. Jeżeli dany inwestor zainwestował, wybudował hotel, wybudował chociażby tę firmę, która sprzedaje maszyny rolnicze, czy wybudował restaurację, czy firma Baker wybudowała nową halę, czy jeszcze inne inwestycje zostały poczynione, wówczas stosowaliśmy tę pomoc de minimis. I tam było zapisane, że w zależności od ilości zainwestowanych środków taka była ulga. I ta ulga mogła być rok, dwa, trzy, cztery, pięć, w zależności, w podatku oczywiście od nieruchomości, w zależności od tego, jeszcze raz powtórzę, ile zainwestował środków, bądź ile stworzył dodatkowo miejsc pracy. To była jedna z takich pomocy stosowanych dla inwestorów. Druga to było to, że oczywiście inwestor mógł się zwrócić do organu, jakim jest burmistrz, również o umorzenie podatku i musiał to dobrze uargumentować, udokumentować. Też, jeżeli mówię, pokazał odpowiednie dokumenty, że środki zostały zainwestowane, że zostały stworzone miejsca pracy, to również mogłem podjąć taką decyzję, żeby pomóc firmie w rozwoju i zwolnić firmę z podatku od nieruchomości. I drodzy Państwo, teraz powiem kolejną rzecz, bo to już praktycznie może nie jest jeszcze też podpisane, ale 20 marca, czyli na najbliższej sesji w następnym tygodniu, postawiłem pod obrady sesji uchwałę dla Państwa radnych o tym, żeby wyrazili mi zgodę na pozyskanie 846 hektarów ziemi. Prowadziłem rozmowy z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych. Jest to już informacja oficjalna, dlatego mówię Państwu, bo jest postawiony projekt uchwały złożony do biura rady przeze mnie i dlatego będę prosił Państwa radnych, żeby wyrazili mi zgodę na to, żeby te ziemie, na razie nie, muszę powiedzieć, bo to już jest tak jak powiedziałem, żeby te ziemie wokół Obojna zostały Pyrzycom przekazane nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych. I myślę, że to będzie dobry kierunek rozwoju, bo tam się cały czas mówiło o tym, o jakichś 7 hektarach pod szkło, o innych, ale to w tej chwili się mówiło. Natomiast teraz są już konkretne działania i jeżeli radni wyrażą zgodę, to będę dalej czynił wszystko, żeby na mienie gminy zostały przekazane te 846 hektarów z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. To jest kolejny i jeszcze jeden przykład, który teraz również mi się nasunął. Mianowicie, drodzy Państwo, ja się często spotykałem z przedsiębiorcami, z biznesem pyrzyckim i zawsze mnie to bolało, że nie wszyscy przedsiębiorcy jak gdyby są zorganizowani, nie wszyscy przedsiębiorcy chcą iść w jednym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy naszej gminy. I w ostatnim okresie czasu zostało zarejestrowane takie stowarzyszenie gospodarcze, społeczno-gospodarcze Pyrzyczanie. Zostały złożone dokumenty do rejestracji tego stowarzyszenia, bo muszę być precyzyjny. I to jest właśnie też wynik naszego działania, żeby pomóc przedsiębiorcom w zrzeszaniu się, a prognoza Unii Europejskiej na lata 2014-2020 mówi o tym, że ośrodki unijne będą mogły ubiegać się większe grupy, czy to przedsiębiorców, czy większe grupy samorządowe. I dlatego postanowiliśmy powołać takie stowarzyszenie, które będzie mogło składać wnioski o środki Unii Europejskiej. To są takie działania. Dziękuję bardzo. I teraz jeszcze druga część. Chodzi o basen, dlaczego ta lokalizacja jest taka, a nie inna. Pamiętacie Państwo, że spór o lokalizację basenu toczył się od wielu, wielu lat i są dwa projekty. Jest jeden projekt na właśnie lokalizację pływalni przy publicznym gimnazjum, a drugi jest właśnie przy ulicy Basenowej. Ja opowiadałem się już 3 lata temu, że
Jestem zwolennikiem tego pierwszego, ponieważ nie jest nas stać, żeby gmina budowała wielkie europejskie centrum przy ulicy Basenowej. Ja uważam, że byłoby to przydatne dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży, dla nas również, żeby ten basen znajdował się w centrum miasta i żeby był mniejszy, bo ja cały czas też patrzę na koszty później utrzymania tego. Uważam, że taka pływania 25-metrowa jest łatwiejsza do utrzymania, a poruszył Pan również jeszcze problem wody powrotnej. Tak, ja jestem zdecydowanie też za tym, żeby wykorzystywać właśnie zasoby naszej geotermii, bo jest ona, stwarza nam ona przede wszystkim doskonałe warunki do tego, że nasza gmina jest szczególnie miastem ekologicznym. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy nam tego zazdroszczą. Owszem, jest zawsze coś kosztem czegoś, bo ta ekologia, ta czystość naszego miasta w powietrzu przekłada się później troszeczkę jeszcze na cenę, ale ja wierzę w to, że geotermia poczyni takie starania wspólnie z gminą, chociażby właśnie tak jak Pan zaznaczył, żeby wykorzystać to ciepło powrotne i też w momencie, kiedy by nam się udało już sfinalizować pozyskanie tych wielkich hektarów, to też można by tam wykorzystać to ciepło powrotne i jestem przekonany, że to wspólnie uczynimy. A dlaczego mówię? Uważam, że ten projekt, który jest, też ktoś kiedyś go przemyślał i ja jestem akurat zwolennikiem tego projektu. Dziękuję bardzo. Czy Pan Miłosz coś w tej sprawie zadanego pytania z publiczności? A pytania będziemy zadawać raczej dla mieszkańców. Prosimy o oddanie głosu, tak? A później radni. Bardzo proszę, kto z Państwa? Przepraszam Państwa bardzo. Pozwolicie Państwo, że oddam głos jednak Panu Miłoszowi Łuszczykowi. Przepraszam Państwa, po prostu Panie Burmistrzu, cieszy mnie to, że jest taka inicjatywa, tylko czy mógłby Pan rozwinąć trochę tą informację, bo nie mogę się doczekać, pewnie też radni i mieszkańcy do sesji te kilkaset hektarów, z jakim przeznaczeniem będzie. No, bardzo fajny pomysł. Wielokrotnie w czasie sesji na ten temat i na komisjach rozmawialiśmy. Ale trochę może więcej rąbka tajemnicy, bardzo bym prosił. Te 846 hektarów to jest obszar ziemi, która jest w tej chwili dzierżawiona przez firmę Karsko, spółka Obojno. Jest to firma z udziałem kapitału zagranicznego i to dzięki pyrzyckim rolnikom między innymi stało się właśnie to, co się teraz dzieje. To protesty te doprowadziły do tego, że agencja zmieniła troszeczkę kierunki działań i że jest skłonna przekazać gminie nieodpłatnie te tereny. Cały czas będą to tereny rolne, bo nie można będzie ich na razie przekwalifikować, bo jest to ziemia, jest to gleba kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej, a wiemy, że poza terenem miasta minister rolnictwa nie wydaje na razie decyzji o przekwalifikowaniu ziemi na działki chociażby budowlane. I dlatego cały czas będzie ona służyła jako grunt z przeznaczeniem rolnym. Oczywiście może to być również pod wiatraki, może to być pod pewne hodowle, chociażby pomidorów, szklarnie, jakieś inne, tak jak było do tej pory. Także jeszcze raz podkreślę, to było zdecydowane działanie pyrzyckich rolników, ponieważ ja uczestniczyłem w wielu spotkaniach w Agencji Nieruchomości Rolnych z prezesem Zborowskim razem, i wiem, jaka konsekwencja, jaka determinacja pyrzyckich rolników doprowadziła właśnie do tego, że prezes podjął taką decyzję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie. Mam takie pytanie, panie burmistrzu. W dniu informacyjnym pojawił się temat odnośnie modernizacji oświetlenia w naszej gminie. I takie moje pytanie, kiedy ruszą prace związane z modernizacją oświetlenia? Ja kilkakrotnie też już ten temat prezentowałem, ale jeżeli Pan pyta, to tak szybciutko, skrótowo go przedstawię. Otóż, drodzy Państwo, zgłosiła się jeszcze pod koniec tamtego roku do nas firma Eneos, która zaproponowała nam praktycznie 100% wymianę naszego oświetlenia. To znaczy chodzi o żarówki i o oprawy, w których one się znajdują. Otóż często widzimy, że te nasze oświetlenie teraz nie jest takie dobre, ponieważ część żarówek jest przepalona, część żarówek mryga i to denerwuje wszystkich nas.
A ja jeszcze powiem, że na początku swojej kadencji do tego się też przyznaję. Bardzo chciałem być gorliwy, jeżeli chodzi o oszczędność w oświetleniu i często wyłączałem to światło, czy to w godzinach nocnych, czy na wsiach. Byliście Państwo z tego bardzo niezadowoleni i dlatego to mnie nurtowało cały czas, żeby spowodować jakąś zmianę naszego oświetlenia i w ten sposób uzyskać duże oszczędności. I udało się to uczynić. Dotarłem do firmy Eneos, która zaproponowała naszej gminie, tak jak wspomniałem, wymianę tego oświetlenia na zdecydowanie nowocześniejsze, na mniejszej mocy, a jednak o większej luminescencji, czyli o większym świeceniu. I teraz myślę, że po tej wymianie, jestem przekonany, bo takie mamy też zapewnienia firmy, że to oświetlenie będzie bardziej jaskrawe, będzie bardziej widne, no i bardziej przede wszystkim nowoczesne. Ja tu też wszędzie podkreślam, bo w tej chwili spotykam się również z mieszkańcami naszych miejscowości wiejskich i też powiadam, że firma zdecydowała się jeszcze, że w ramach tej wymiany, tej modernizacji oświetlenia dołoży kilkadziesiąt nowych słupów oświetleniowych w tych miejscach, w których jest najbardziej ciemno, najbardziej niebezpiecznie i też skorzystamy na tym. I jeszcze jedna droga, drodzy Państwo, informacja, mianowicie gmina Pyrzyce praktycznie nie wyłoży żadnych środków finansowych na to, bo spłata jak gdyby za wymianę tych żarówek, za wymianę tych opraw będzie dokonywała się z oszczędności oświetlenia. Także gmina uzyska lepsze, nowocześniejsze oświetlenie, a nie wyłoży żadnych środków finansowych. I zostało to obliczone, że w ciągu 10 lat gmina Pyrzyce zaoszczędzi na tym około 1 miliona złotych. Dziękuję bardzo. Poproszę o kolejne pytanie. Kontynuując tutaj Pana pytanie, chciałbym i sprawę prądu, chciałbym się zapytać, kiedy będzie pierwszy wiatrak w Pyrzycach, a przede wszystkim, kiedy gmina pozyska za to pieniądze? Pytanie bardzo złożone i myślę, że troszeczkę czasu wymaga wyjaśnienie tego. Otóż, drodzy Państwo, w tej chwili na terenie gminy Pyrzyce funkcjonują uchwały Rady Miejskiej mówiące o przystąpieniu do zmiany studium, aby mogły te wiatraki powstać. I tutaj jest jak gdyby nasza wspólna zgoda, wspólny kompromis osiągnięty, chociaż nie wszędzie, bo jedna część naszej gminy chce, aby wiatraki stanęły w odległości 1000 metrów od najbliższych zabudowań, natomiast druga część gminy, ta Nowielin, Mielęcin, Pstrowice, dopomina się wprost i to dosyć mocno o to, żeby te wiatraki były zdecydowanie bliżej. I radni podjęli uchwałę, że te wiatraki koło Nowielina będą mogły być budowane w odległości 800 metrów, natomiast te wiatraki tutaj przy Młynach, Turze, Ryszewko będą mogły być budowane w odległości 1000 metrów. Są niestety takie miejsca jak sołectwo Rzepnowo, jak sołectwo Żabów, jak sołectwo Nieborowo, które nie chcą mieć wiatraków na terenie swoich miejscowości. No i tutaj powstaje pewien konflikt, prawda? Bo albo wszyscy, albo nikt, prawda? No niestety jest taka decyzja, że w tej uchwale o pracach nad studium tak zostało to zatwierdzone i w tych obrębach, w tych miejscowościach czy sołectwach nie przewiduje się wybudowania wiatraków. A kiedy powstaną? Troszeczkę to wszystko się utrudnia, długo dosyć trwa. Ja myślę, że jeżeli teraz by wszystko dobrze ruszyło i szybko i już bez żadnych nieprzewidzianych okoliczności, to myślę, że pierwszy wiatrak stanie dopiero gdzieś za 3 lata. Szkoda, że tak późno, bo mogłyby te wiatraki już stać, a ja Państwu też powiem, że dochód z takiego wiatraka, czyli podatek od nieruchomości, to jest około od 60 do 80 tysięcy złotych dla gminy z jednego tylko wiatraka w skali roku. Natomiast jeżeli chodzi o czynsz dzierżawny, który inwestor wiatrakowy zawiera
z właścicielem, jeżeli jest prywatny właściciel gruntu, to też wynosi w granicach 20-25 tysięcy złotych dla tego właściciela tego gruntu. Są jeszcze płacone też takie umowy, środki wynikające z tak zwanej umowy i strefy oddziaływania i ze strefy przesyłu. W momencie, gdzie wszędzie biegną te urządzenia do wiatraków, to też ci mieszkańcy czy właściciele mają płacone pieniążki. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest tylko strona ekonomiczna, natomiast oponenci zaraz podają różne inne rzeczy, że jest to szkodliwe, że to szkodzi i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem Państwu, że byłem w różnych miejscach, oglądałem te wiatraki, bo to trzeba jechać i zobaczyć. Radni też zresztą byli i widzieli, i te odległości w różnych krajach są różne. I dochodzą nawet do 400 metrów. Widziałem pod wiatrakiem gniazdo gęsi, gniazdo kaczek i to w żaden sposób, w jakiś sposób nie powodowało. Oczywiście jest to nowa inwestycja, która do końca nie jest zbadana, jeżeli chodzi o jej takie oddziaływanie, ale na zachodzie wszyscy praktycznie idą w tym kierunku, żeby budować wiatraki, które stają się źródłem energii odnawialnej, a Unia Europejska też na nas narzuca, że musimy mieć w odpowiednich latach odpowiedni procent energii odnawialnej. Jeżeli nie, to będziemy jako kraj płacili za to kary. Ja nie mówię, że to muszą być tylko wiatraki, ale musi to być energia odnawialna. Ja może zadam takie pytanie do szanownych radnych. Chodzi mi mianowicie o nasz pyrzycki rynek. Jak wiadomo, nasz rynek pyrzycki jest w opłakanym stanie. Po prostu wstydzimy się jako mieszkańcy Pyrzyc i to każdy na pewno potwierdzi. I na zapewnie Państwo radni też przechodzicie, tamtędy chodzicie, że to jest w opłakanym stanie. Czy do tej Pyrzyce, mieszkańcy Pyrzyc i z okolic doczekają się rynku wiejsko-miejskiego z toaletą? Bo tam nawet nie ma toalety. To jest, w ogóle ja takiego rynku jeszcze nigdzie, gdzie przyjeżdżamy, nie widziałam jak Pyrzyca. Jest w opłakanym stanie, naprawdę. Bardzo bym prosiła o odpowiedź radnych. Jeśli mogę, panie burmistrzu. Szanowna pani, drodzy mieszkańcy, akurat w temacie rynku wielokrotnie z radnymi i z panem burmistrzem rozmawialiśmy na spotkaniach, łącznie na sesji. A na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach podjęliśmy uchwałę o nie uchwalę, tylko zawnioskowaliśmy jako część radnych do pana burmistrza o przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie lokalizacji i sposobu tworzenia rynku w Pyrzycach. Odpowiednie procedury zostały wdrożone. Pan burmistrz tym tematem, z tego co się orientuje, winien być się zająć, albo już się zapewne zajął. Także temat ten przy udziale mieszkańców będzie rozpoznany i załatwiony. Ja dodam jeszcze pani, jeżeli chodzi o budowę targowiska, rynku. Otóż, drodzy Państwo, w roku chyba 2013 był taki program, który pozwalał gminom na pozyskanie 1 000 000 złotych na wybudowanie właśnie targowiska. Z jednej strony byłoby to miejsce na sprzedaż, powiedzmy, odzieży, butów i tak dalej, a z drugiej strony byłoby to miejsce do sprzedaży dla rolników płodów rolnych, czyli ziemniaków, mleka, jaj, prawda? Ale niestety i miałem źródło finansowania już na ten rynek, bo gmina musiała dołożyć 20%, ale najpierw trzeba było wyłożyć własne środki, żeby później one zostały zrefundowane, ale niestety zwrot tej kary do Urzędu Marszałkowskiego za nieprawidłowe rozliczenie Pyrzyckiego Domu Kultury spowodował, że ten pomysł umarł. Niestety w tej chwili, gdyby to było realizowane i gdybyśmy nie musieli tych 1,5 000 000 złotych oddać, to myślę, że o tym temacie byśmy już nie rozmawiali. Stałoby targowisko, inne miasta wybudowały i cieszą się z tego, a my niestety musieliśmy oddać pieniądze przeznaczone właśnie na budowę targowiska. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Ale czy macie jakiś pomysł na lokalizację sensowną? Pan radny Łuszczyk wyraźnie powiedział, że
Państwo radni czy rada zwróciła się do mnie, żebym przeprowadził konsultacje społeczne, żeby to mieszkańcy wypowiedzieli się, ewentualnie wskazali kilka miejsc, które by chcieli, aby były one przeznaczone na targowisko miejskie. I tak jak pan powiedział, to uczyniły, uczynię teraz. Dzień dobry, nazywam się Stanisław Głuchowski, pracuję w firmie drogowej, która się mieści przy ulicy Głowackiego. Doszły mnie słuchy i tak dosyć dużo ludzi, że ta ulica ma być przebudowana. Chciałbym się spytać pana burmistrza, na czym ta przebudowa będzie polegać. Czy to będzie łącznie z kanalizą, z chodnikami, czy tylko będzie położony sam asfalt? Dziękuję. Został przeze mnie przedstawiony Radzie Miejskiej w styczniu tego roku, ponieważ, drodzy państwo, właściciele i kadra kierownicza Bakera zwrócili się do mnie, aby podjąć jak gdyby wspólne działania. Na początku wyglądało to dosyć mocno, bo postawili bardzo twarde warunki, że oni rozbudują swoją firmę, stworzą dodatkowe miejsca pracy. Mówiło się wówczas o 200 miejscach dodatkowych pracy, ale pod warunkiem, że gmina również coś zrobi zarówno dla siebie, jak i dla tej firmy. I padło tutaj właśnie na budowę, przebudowę i gruntowny remont ulicy Głowackiego, ponieważ padały takie argumenty, że dostawa wszelkiego rodzaju towaru do tej firmy, komponentów do produkcji grzałek, odbywa się właśnie poprzez ulicę Głowackiego, a ta ulica naprawdę jest w bardzo niewesołym stanie, w bardzo złym stanie technicznym, i ja wówczas jak gdyby w formie takiego listu intencyjnego, w formie takiego jak gdyby zapewnienia powiedziałem, że gmina uczyni wszystko, żeby tę ulicę przebudować i żeby ona wyglądała jak normalna ulica. I wówczas firma Baker przystąpiła do realizacji tej swojej inwestycji. Ona jest już ukończona, a ja, tak jak wspomniałem, w styczniu postawiłem Radzie Miejskiej projekt uchwały, który niestety nie uzyskał akceptacji, o to, żeby przygotować najpierw projekt techniczny do wykonania tej inwestycji. I było to 150 tysięcy złotych, ponieważ 75 tysięcy było przeznaczone na projekt modernizacji nawierzchni, natomiast drugie 75 tysięcy na projekt odwodnienia i kanalizacji, bo chyba warto jest od razu robić wszystko, a nie, że najpierw położy się nawierzchnię, a później dopiero robi się infrastrukturę pod nawierzchnię, bo chyba pan najlepiej wie jako drogowiec, że tak się powinno robić. No niestety, radni nie podjęli tej uchwały. Ja postawię tę uchwałę jeszcze raz. Postaram się radnych przekonać, że jednak warto jest wykonać tę dokumentację i kiedyś trzeba będzie pozyskać środki zewnętrzne na remont i odbudowę tej ulicy, bo jest ona w tej chwili, mimo że na boku, bardzo ważną ulicą, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Bakera. A jest to największa firma i my też, to jest też odpowiedź do wcześniejszego pana zagadnienia, że między innymi w taki sposób staramy się firmom różnym pomóc, czyli współpracować, może nie pomóc. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych w tym temacie chciałby zabrać głos? Proszę. Panie burmistrzu, szanowni państwo, tu się z panem absolutnie nie zgodzę, ponieważ projekt budżetu na przebudowę, na przygotowanie projektu ulicy, przebudowy ulicy, projektu przebudowy i modernizacji ulicy Głowackiego pan burmistrz przedstawił radnym, ale w budżecie roku 2013. I absolutnie wszyscy radni przyjęli ten projekt i były to kwoty już nie 75 razy 2, tylko to było dwa razy 1,050, 2 miliony 100, dobrze mówię. I taki właśnie to odbyło się spotkanie przygotowawcze do planowania budżetu na rok 2013 i właśnie wtedy pan burmistrz nam powiedział, że w związku z rozwojem firmy Baker władze, zarząd, kierownictwo zwróciło się o taką konsolidację wspólnych celów i żeby móc rozwinąć drugą część hali produkcyjnej,
Bardzo proszę o to, aby pan burmistrz jak ze strony gminy wsparł te działania poprzez remont, modernizację tej drogi. I rzeczywiście tą wypowiedzią pan burmistrz przekonał wszystkich radnych i w roku 2013 w budżecie znalazły się obydwa projekty planowanych inwestycji na rok 2013. W jakikolwiek sposób traktować budżet, jakie by nie były powody do podejmowanych decyzji, pan burmistrz w trakcie roku te dwa zadania zdjął z wykonania. Owszem, pojawiła się sprawa pogorzelców, pojawiły się inne problemy, ale niemniej jednak nie zdjęte zostały zadania z innych działów, tylko właśnie ulica Głowackiego została wtedy, przestała być priorytetem na rok 2013. Mało tego, na koniec roku, jak sami Państwo śledzą, przypuszczam i obrady sesji, to co się wydarza w naszej gminie i podczas działań okołobudżetowych, pojawiły się środki z podatku, z CIT-u bodajże to jest od darowizn w kwocie bez mała 1,5 miliona złotych i wtedy pan burmistrz również przygotowywał propozycje dla radnych podziału tych środków i również wtedy nie wydało się sprawą priorytetową przygotowanie dokumentacji, projektu bądź w ogóle jakakolwiek okoliczność, która mogłaby doprowadzić do tego, aby przygotować propozycje dla radnych przebudowy, rozbudowy, modernizacji ulicy Głowackiego. Więc minął rok 2013 i absolutnie bez żadnego nacisku z żadnej ze stron ulica Głowackiego zeszła z zadań newralgicznych, z zadań priorytetowych, z zadań na gorąco i również nie pojawiła się, proszę Państwa, w projekcie budżetu na rok 2014. Owszem, następnie radni złożyli, grupa radnych złożyła propozycje zmian okołobudżetowych, które przegłosowała poprzez cięcia w różnych innych działach i tę propozycję pan burmistrz złożył dopiero wtedy, kiedy, że tak powiem, oszczędności w dużym cudzysłowie zostały przesunięte na dotację celową na przebudowę dróg gminnych w naszej gminie Pyrzyce. Więc panie burmistrzu, z całym szacunkiem do wypowiedzi, należałoby również mieszkańcom powiedzieć, że pan nie uważał za ważne zadanie na rok 2014, aby ulicę Głowackiego wprowadzić jako priorytet, proszę państwa, kontynuując swoje założenie, bądź co bądź wypracowane z kierownictwem zakładu pracy, jakim jest Becker, do budżetu roku 2014. Więc o ile można radnym powiedzieć, że tej propozycji, którą pan złożył, rzeczywiście w trakcie jako zmianę do budżetu już przez pana przygotowanego radni odrzucili, ale właśnie z takich samych powodów, ponieważ nie było priorytetem dla pana przygotowanie tych pieniędzy w budżecie, więc również radni tej propozycji nie przyjęli ze względu na to, że zostały przesunięte na inne środki. Dziękuję bardzo. Od samego początku, kiedy tylko podjąłem takie rozmowy z Bakerem, to priorytetem była ta droga i w dalszym ciągu ona jest. To, tak jak pani słusznie zauważyła, że w trakcie roku 2013 wydarzyła się wielka tragedia w naszym mieście, to trzeba było z czegoś wybierać. I akurat uznałem w tym momencie, że zdjęcie pieniędzy z tej drogi będzie zasadne, będzie celowe. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że jest to ważna inwestycja, bardzo ważna i myślę, że jeżeli pani też tak uważa pod koniec pani wypowiedzi, to stało na przeszkodzie, jeżeli jeszcze raz tę uchwałę postawię pod obrady sesji, państwo przyjmiecie i nie będzie problemu, będziemy się razem zgadzali i razem tę inwestycję wy jako rada pozwolicie mi realizować, a ja będę ją realizował. Nazywam się Przosek Andrzej. Panie burmistrzu, chciałbym zadać się panu pytanie związane z pogorzelcami. Chodzi mi o mieszkanie dla pogorzelców, kiedy będą i zarazem następne pytanie, chodzi mi o rozbudowę dalszej drogi Podgrodzia. Dziękuję. To jest też temat bardzo obszerny, ale może chronologicznie przedstawię Państwu kilka zdarzeń, które miały miejsce. Drodzy Państwo, wiemy wszyscy, że ta tragedia wydarzyła się w Pyrzycach i trzeba było podjąć działania i dalej je kontynuujemy, żeby jak najszybciej zabezpieczyć mieszkańcom
którzy stracili 14 mieszkań, te mieszkania, żeby oni mogli wreszcie też poczuć się, że mają te swoje utracone mieszkania. Pierwsza koncepcja, jaką przedstawiałem, jaką lansowałem cały czas i jaką dalej będę jeszcze proponował, to mianowicie odbudowa tych mieszkań na tym pogorzelisku. Ono zostało już uprzątnięte, jest przygotowane praktycznie do inwestycji, ale pojawił się pewien problem, ponieważ była to jedna działka i była to działka wspólnotowa. To nie była działka gminy tylko i wyłącznie, tylko tam znajdowała się wspólnota i trzeba było uzyskać zgodę wspólnoty na podział tej działki, żeby z tej jednej działki wyodrębnić cztery działki. Bo jak wszyscy wiecie Państwo, może ci, którzy tam uczęszczają, to widzą, że tam w tej chwili stoją dwa budynki, dwa baraki, a ten spalony to był trzeci i po środku było podwórko. I dążyliśmy do tego, żeby podzielić, ponieważ inwestycja wtedy na nie swojej działce, na nie działce gminnej, tylko wspólnotowej, no nie może dojść do skutku ze względu przepisów prawa, bo gmina nie może inwestować na nie swojej działce. I dlatego podjęliśmy działania, żeby podzielić tę dużą działkę na cztery mniejsze. Wspólnota podjęła uchwałę, wyraziła zgodę, żeby tę działkę podzielić. I teraz w momencie, kiedy dochodziło do podpisywania przez wszystkich członków wspólnoty zgody na podział tej działki, wydarzyła się kolejna tragedia ludzka, ponieważ jedna z mieszkanek tam dostała udaru i po prostu nie jest w tej chwili świadoma i nie może złożyć tego podpisu. A tylko podpis wszystkich mieszkańców powoduje to, że ta uchwała wspólnoty będzie prawomocna. I w tej chwili wystąpiliśmy do sądu o ubezwłasnowolnienie tej pani, bo tylko jest taka droga, żeby można po prostu tę działkę dalej podzielić. I to wszystko trwa bardzo długo. Ja też nie jestem zadowolony. Ja też często po nocach nie śpię i ubolewam nad tym, że tak to wszystko długo trwało. I drodzy Państwo, też teraz na tę sesję przedstawiam Państwu radnym projekt uchwały i jeżeli on uzyska akceptację, to jestem przekonany, że pogorzelcy w szybkim dosyć tempie otrzymają te mieszkania. Mianowicie ten projekt jest taki, aby Rada Miejska wyraziła zgodę na zakup 14 mieszkań na wolnym rynku. I myślę, że to jest w tej chwili najlepsze rozwiązanie, najszybsze przede wszystkim, a tamte prace na ulicy Niepodległości będziemy też prowadzili i może kiedyś uda się gminie wybudować dodatkowe mieszkania, czy to socjalne, czy komunalne, bo wiemy wszyscy, że tych mieszkań brakuje bardzo wiele na terenie naszej gminy. W tej chwili na listach oczekujących jest około 150 rodzin, które oczekują na mieszkania. Dlatego każde mieszkanie pozyskane, nowo wybudowane jest niezbędne w naszej gminie. I tak będziemy rozmawiali 20 marca na sesji Rady Miejskiej, aby Rada wyraziła zgodę na zakup 14 mieszkań. Dziękuję bardzo. Poproszę o kolejne pytanie. Panie Burmistrzu Szczepkowski, mam takie pytanie, bo ruszył nabór do przedszkoli. Czy wszystkie dzieci z gminy Bystrzyce będą miały swoje miejsce w przedszkolu? Otóż, drodzy Państwo, na terenie gminy Pyrzyce funkcjonuje kilka przedszkoli. Jest to przedszkole publiczne numer 3 przy ulicy Narutowicza, przedszkole numer 4 przy ulicy Zabytkowej, przedszkole w Żabowie, w Brzeźnie, oddziały przedszkolne przy szkole w Mielęcinie i przy szkole w Brzesku. I dodatkowo jeszcze niepubliczne przedszkola. To jest przedszkole niepubliczne Promyczek, przedszkole niepubliczne w Nowielinie. I powiem Państwu, że w tej chwili powstają dwa kolejne niepubliczne przedszkola, mianowicie przy publicznym gimnazjum, w pomieszczeniach publicznego gimnazjum i również jedno w prywatnym domu. Ja myślę, że jest to dosyć duża sieć przedszkoli. Zresztą ja zawsze podkreślałem, że moje działanie jest prorodzinne i chciałbym, żeby wszystkie szkoły były, chciałbym, żeby przedszkola, chciałbym, żeby jeszcze był żłobek również. I myślę, że w tym kierunku idziemy i w tym kierunku jest zielone światło i zarówno dla gminy, jak i dla inwestorów, którzy też chcą rozwijać te przedszkola jako prywatne, jako niepubliczne. Ale odpowiem Panu w ten sposób. Otóż do
naszych przedszkoli na terenie miasta zostanie przyjętych około 126, bo to są ostatnie wyliczenia, bo miałem nawet spotkanie z paniami dyrektorkami, zostanie przyjętych 126 nowych przedszkolaków do tych grup trzylatków. I myślę, że ta sieć naszych przedszkoli i sieć przedszkoli prywatnych w zupełności w tym roku zaspokoi potrzeby na miejsca w przedszkolu, ponieważ też wiemy chyba wszyscy, że jest reforma oświatowa i sześciolatki z pierwszego półrocza idą do klasy, oczywiście jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę, idą do klasy pierwszej. Myślę, że będzie to wystarczająca ilość miejsc. Dziękuję bardzo. Poproszę o następne pytanie. Kto z Państwa... Panie Burmistrzu, ja jeszcze raz może załatwiłem miasteczko ruchu drogowego, to może jeszcze w jednej sprawie, z racji tego, że się bardzo interesuję historią, jestem panem pana Bermara, który jest na sali. Chciałem zapytać, bo chodzą takie pogłoski, że będzie zlikwidowany pomnik, to znaczy czołg brzycki. Czy to jest prawda? Czy coś się robi w tym kierunku, żeby ten czołg jakoś, może nie funkcjonował, ale żeby jakoś go odnowić, utrzymać w dobrym stanie? Dziękuję. Problem czołgu też był poruszany przez wielu mieszkańców, było wiele interpelacji, było wiele uwag, że znajduje się on w niewłaściwym stanie, że on jest zaniedbany i to mnie też zainspirowało do tego, żeby podjąć jakieś zdecydowane, konkretne działania do tego, żeby również ten problem unormować jakoś. I drodzy Państwo, udało mi się dotrzeć do Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Żukowie koło Gdańska. Jestem po kilku też spotkaniach, po kilku rozmowach, był tutaj przedstawiciel tego muzeum i uzgodniliśmy następującą rzecz, że tym czołgiem będzie opiekowała się gmina Pyrzyce, ale pod nadzorem merytorycznym tego muzeum. To muzeum będzie nam mówiło, podpowiadało, co należy robić, żeby ten czołg został odrestaurowany, żeby został zabezpieczony w pierwszym etapie. Natomiast później oni deklarują chęć jeszcze uruchomienia tego czołgu i w tym miejscu prowadzenia rekonstrukcji zdarzeń walk o Pyrzyce. Także myślę, że to jest też taki dobry kierunek, bo przy jednym takim działaniu można jak gdyby zrealizować wiele innych zadań, które myślę, że będą dla nas z korzyścią. Jest planowane w następnym roku z okazji rocznicy zakończenia walk o Pyrzyce, że będzie w tym parku i nie tylko tam od strony ulicy Szkolnej, gdzie rozpoczął się, czy był szturm Armii Radzieckiej, czołgów, które przeszły przez te nasze mury obronne do miasta, że ta rekonstrukcja walk właśnie przy pomocy pracowników i miłośników Muzeum Techniki Wojskowej dojdzie do skutku. Także też mówię, to mnie zainspirowało do takiego działania, żeby to właśnie zrobić i żeby ten czołg został wreszcie odpowiednio zadbany. Dziękuję bardzo. Poproszę o kolejne pytanie. Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, drodzy mieszkańcy naszego miasta. Ja chciałbym poruszyć temat już chyba wszystkim znany, toalety przy ulicy Dworcowej. Jak wiadomo, tam po zlikwidowaniu dworca PKP oraz dworca PKS-u nie ma w tym miejscu toalety. Nieoficjalnie w rozmowie, którą przeprowadzałem w ramach Gazety Ziemi Pyrzyckiej od pana dyrektora, pan Busa, pana Andrzeja Paździory, dowiedziałem się, że pan dyrektor jest w stanie przyjąć na mienie firmy tą działkę, na której znajduje się toaleta i po prostu wybudować tam toaletę, która na pewno przyda się tutaj pasażerom, jak i mieszkańcom. Tylko teraz zastanawiałem się także nad tym, bo na ostatniej sesji Rady Miejskiej było wspomniane, że ta działka jest ponoć wystawiona na sprzedaż, że ktoś jest zainteresowany jej kupnem. Chciałbym, żeby pan wyjaśnił, co konkretnie, czy w tym roku na przykład będzie uruchomiona ta toaleta.
I jeszcze druga sprawa, czy w tym roku albo w przyszłym będzie oznakowane miasto, czyli w postaci nazwy ulic, nazwy instytucji oraz nazwy zabytków pyrzyckich. Dziękuję. Odpowiem na tą pierwszą kwestię, którą Pan poruszył, mianowicie toaleta przy przystanku Panbusa. Wszyscy Państwo wiecie i jeszcze widać, że istnieje u nas dworzec, dawny dworzec PKP. Nie można, drogi Panie, tak sobie powiedzieć, że firma chce przyjąć na swoje mienie. Gmina nie jest od tego, żeby rozdawała za darmo pewne rzeczy, więc nie można jest tak nieodpłatnie o tak sobie przekazać tej firmie, bo ona chce ten dawny budynek, czy to kasy biletowej, czy jeszcze tam była kiedyś ubikacja. Dlatego tę działkę podzieliliśmy na trzy, jeżeli chodzi o ten dworzec właśnie. Dwa podziały dotyczą samego budynku, ponieważ znajduje się tam mieszkanie kolejowe i ono musi być wydzielone, dlatego najemcy, który ma prawo pierwokupu w drodze bezprzetargowej. Natomiast drugą tą działkę, pozostałą część dworca też chcemy sprzedać w przetargu nieograniczonym. I trzecią właśnie wydzieloną część tej działki to jest właśnie ten budynek dawnej ubikacji i firma rzeczywiście, Panbus jest zainteresowana zakupem, ale musi stanąć do przetargu i musi kupić go w przetargu. I myślę, bo rozmów było też bardzo dużo, teraz jest też czas na realizację tego i też, drodzy Państwo radni, na tę sesję stawiam Państwu trzy projekty uchwał, te, które teraz mówiłem o podziale tej działki. Myślę, że Państwo podejmiecie taką uchwałę i będziemy mogli sprzedać chociażby firmie Panbus czy innej firmie, która wygra przetarg, ten budynek i wówczas powstaną tam szalety. Tylko ulica, nie tylko ulica Głowackiego wymaga remontu, ale również ulica Staromiejska. Szczególnie od Kościoła do ulicy tam Warszawska, Słoneczne. Tutaj studzienki wystają, ta droga już była kiedyś remontowana, ale jaka to firma remontowała, że zostawiła to samo co było. Poza tym mieszkam przy Staromiejskiej 20 i kiedy jedzie ciężarowy samochód, to mogę powiedzieć w cudzysłowie, że szyby rozmawiają w moim oknie. W moich oknach, bo mam ich więcej. No więc chciałabym zapytać, czy ulica Staromiejska też jest w planach do remontu? Na terenie nie tylko naszego miasta, ale i w innych miastach są takie anomalie, że właścicielami różnych ulic są różne szczeble samorządu. I to jest niedobre, ja powiem szczerze. Ja osobiście uważam, że właścicielem, tylko nie mówcie Państwo, to przejmij, że właścicielem wszystkich ulic w mieście powinien być burmistrz bądź wójt. Byłoby wtedy jednoznaczne, kto odpowiada za dane ulice, za dane chodniki, a tak to w tej chwili wygląda, że raz jak posprząta starosta, to jest czysto na jego ulicach, a jak posprzątają pracownicy burmistrza, no to jest czysto. Ale wy Państwo tego nie rozróżniacie, prawda? Wy chcecie, żeby wszystkie ulice w mieście były czyste, ale to wynika też z ustawy o drogach, że niestety ustawodawca tak przewidział, że jedne ulice, które chociażby nawet nie spełniają norm dróg powiatowych, dróg wojewódzkich, są takimi drogami. Ale wracając do tej ulicy Staromiejskiej, no nie mogę Pani nic powiedzieć, bo powiem brzydko, że jest to ulica Pana Starosty. I to jest właśnie niedobre też.